Mówi się Jacek Sabla, witam Państwa. Jest wtorek, 5 lipca, 21.21 jest u mnie. Czy powiedziałem, że witam w szybkich, a witam w szybkich mediach. Jak sobie tak opowiadamy o wszystkim, i tak jesteśmy ze sobą blisko, to powiem Państwu szczerze, że ja dzisiaj byłem na szczepieniu. Pani doktor powiedziała, że trzeba, no to nie będę się kłócił z panią doktor. To była trzecia dawka. Taki lekki dyskomforcik w tym lewym ramieniu jest, nie powiem. A po prostu wszystko w porządku, jak widać. Znaczy, to jest bardzo subiektywna sprawa, bo to moja ocena jest. To ja nie wiem, co wy tam powiecie. Jutro będzie środa. No to jest taki stały element tego programu we wtorki wieczorem. Nie wiem, czy my Państwu pokażemy tylko okładkę, czy coś więcej. W każdym razie jest okładka i jest tygodnik. I w tym najnowszym numerze tygodnika szczególnie polecamy właśnie ten tekst okładkowy Grzegorza Wierzchołowskiego. Sieć putinowskich troli oplata Polskę w tle Swiridów i Konfederacja. Poza tym Piotr Ciewicz ujawnia kulisy wojny w opozycji. Piotr Niszczar opisuje bardzo ciekawy przypadek hipokryzji doktorki Spurek. No i będzie też o tym, jak agrounia straszy polską wieś i tak dalej, i tak dalej. Ale od tego tekstu okładkowego Grzegorza Wierzchołowskiego zacznijmy. O właśnie. Ukraińskie laboratoria biologiczne, żydowsko-ukraiński spisek przeciw Rosji i Polsce, źli jankesi, kijowscy neonaziści i banderowcy, Ukropolin, dość wciągania Polski w wojnę, Ukraina chce nam odebrać Nowy Sącz i Kraków, NATO i USA to największe zło naszych czasów, prorosyjskie profile internetowe prowadzone przez patriotów i realistów, kresowian, mają coraz bardziej imponujące zasięgi, a zgodne z narracją Kremla treści trafiają do setek tysięcy Polaków. O tym pisze Grzegorz Wierzchołowski, jest to przerażające. Co poza tym w numerze? Tusk skompromitowany, Tusk leniwy. Gdy Donald Tusk wrócił do Polski, Barbara Nowacka, Sławomir Nitras i Paweł Kowal spotkali się w Powsinie z Rafałem Trzaskowskim i przez cały dzień namawiali go, żeby poszedł na wojnę z Tuskiem, ale Trzaskowski stchórzył. Dopiero niechęć Amerykanów do Tuska skłoniła go do obecnej rywalizacji. Tak opowiada o genezie i frakcjach obecnego konfliktu w Platformie nasz anonimowy informator. Tusk podjął w ostatnich dniach decyzję, żeby rozbić Polskę 2050 tymi samymi metodami, którymi rozbija lewicę. Szymon Hołownia wściekł się, ale to nie on realnie rządzi tym ugrupowaniem, a Michał Kobosko i Jacek Kozłowski, którzy boją się frontalnego ataku na Platformę. Dla bezideowej większości lewicy wspólna lista z Platformą byłaby możliwa, ale kategorycznie odrzucają partia Razem, którą Tusk chciałby wyeliminować z polityki. W PSL Władysław Kosiniak-Kamysz od dawna chce uciec od ludowego szyldu i dąży do koalicji z Polską 2050, ale tradycyjni PSL-owcy są przeciwni. Więcej na ten temat w analizie Piotra Lisiewicza. Agrounia, straszenie polskiej wsi. W lutym tego roku lider Agrounii, Kołodziejczak, obawiał się, że Polska już utraciła suwerenność żywnościową i martwił się tym, co będzie, gdy żywność ze świata nie przyjedzie do naszego kraju. 5 miesięcy później straszy ukraińskim zbożem, rozsypuje ziarno przed biurami poselskimi, próbuje znów zniecić pożar na polskiej wsi. O tym pisze Jacek Lisieniewicz. Sylwia Spurek, jej hipokryzja. Ze względu na zagrożenie chomika europejskiego próbowała zablokować budowę jednego z odcinków trasy S7. Krytykowała przekop Mierzei Wiślanej, a za największy problem cywilizacyjny uważa smog. Sama wprowadziła się na luksusowe osiedle, którego budowę przez lata próbowali zatrzymać ekolodzy. Ich zdaniem inwestycja blokuje klin napowietrzający Warszawę. O tym pisze Piotr Niszczor. Demilitaryzacja Królewca, przebieg wojny na Ukrainie uwzględniający słabości rosyjskiej sztuki wojennej i techniki wojskowej oraz zdecydowana postawa naszego głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych dodały nam pewności siebie i zmniejszyły obawy związane z rosyjskim sąsiedztwem. W kwestii zwiększenia bezpieczeństwa na Bałtyku bardzo dobrą wiadomością jest przyszłe członkostwo w NATO Szwecji i Finlandii. Gdy oba te kraje dołączą do NATO, Morze Bałtyckie stanie się wodami wewnętrznymi sojuszu. Wówczas tylko 5% powierzchni Bałtyku pozostanie pod kontrolą Rosji.
Mówi komandor doktor habilitowany Dariusz Bugajski, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a rozmawia z nim Konrad Wysocki. Ukraiński ruch oporu na okupowanych ziemiach to pierwsze takie doświadczenie w Europie od czasów II wojny światowej, a potem antysowieckiej partyzantki w krajach podbitych przez Stalina. W nowych warunkach, także technologicznych, Ukraińcy na okupowanych ziemiach rzucili wyzwanie Rosjanom. Na tym partyzanckim froncie radzą sobie doskonale, o tym czytamy w tekście Antoniego Rybczyńskiego. No i wreszcie Polacy na Marsie. Zespół polskich naukowców zbudował zaawansowane podwozie do łazika kosmicznego, którego głównym zadaniem będzie pomoc w przetransportowaniu próbek z Marsa na Ziemię. Ten wielki i prestiżowy projekt jest wspólnym przedsięwzięciem NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. O tym informuje Jan Przemyski. Ale wiecie co, z tą doktorką Spurek, no to przecież taka ekologiczna była, jakby powiedział Popiołek, koniec świata normalnie. Bardzo serdecznie, z całego serca polecam Państwu najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska. O, już mamy pierwszego gościa. Wieczór. Pan Andrzej z Wrocławia. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, dobry wieczór. Po raz pierwszy jestem w Macie, dodzwoniłem się od naszego święta w Spale. Na tym święcie, na tym cudownym naszym święcie był pan też oczywiście, jak zwykle, pan Macierewicz, który by nam odtworzył rzeczy, które są no, nie do pojęcia. I ja żałuję oczywiście to i domagałem się jednej rzeczy, żeby te dokumenty nie tylko w mojej telewizji Republice ludzie usłyszeli w telewizji no, Jakubowskiego, no, ogólnie na antenie dwójki, trójki czy info. No nie wiem jak do tego apelować i jak prosić, nie? Bo to są rzeczy, które są jak bryluje ten zbrodniarz, ja mam całkowitą świadomość. Ten zbrodniarz, który miał udział. Halo, coś zerwało? Panie Andrzeju. Proszę. Coś zerwało. Miał udział ten zbrodniarz, miał udział i co? Ten zbrodniarz. Niewątpliwości. Dzisiaj bryluje i mówi, że jeżeli nie wygrają, to on. Panie Andrzeju, kochany, nie da się z panem gadać. Tusk gryzie kabel. Wie pan, Tusk gryzie kabel. Nie chcę Tusk dopuścić do tego, żeby się przebiło to, co pan ma nam do powiedzenia, bo no, pan co chwilę się robotyzuje. No. Generalnie ja rozumiem, że to jest tak, że pan jest zadowolony, że odbył się ten zjazd w Spale. Nie szkodzi, że nie przyjechała Górniak. Był premier, grał w pingla, był Antoni tak. Macierewicz i pan się domaga tego, żeby raport Macierewicza był nie tylko w Republice, tylko pan Jasków pomylił. Oczywiście, bardzo bym chciał, bo to są rzeczy, które nie upodlegają najmniejszej dyskusji. I wie pan, to jest to, że małe grono ludzi, tak powiedzmy, ogląda Republikę nasz, no dużo mniejszy procent. No kochany, to teraz nam pan zajechał. Małe grono. Nie. No ja mówię. My się bijemy o złotą patelnię, a pan małe grono. Przepraszam bardzo, panie Jacku, oczywiście. Nieprzebrane tłumy, ja tu nie jestem w stanie się z każdym przywitać po kolei. A. Tak. Ja żartuję, tak, ale spokojnie. Panie Andrzeju, żartuję. To są, mimo wszystko, zasięg i tak no jasne, zupełnie oczywiście. Inny. Oczywiście. I dlatego bryluję i tak. Nam dzisiaj te rzeczy to są nie do pomyślenia. Za to powinien być ukrany, już za to. Nie ulega kwestii. No i słabość, jak powiedziałem, nasz wymiar sprawiedliwości jest no po prostu bezradny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, panie Andrzeju. Dawno pana nie słyszałem. Bardzo. No tak, no tylko no co z tego? No to wie pan, to ja popieram, tak? Ta Spała, bo to nie dla wszystkich może być jasne, oczywiste, to był zjazd klubów Gazety Polskiej, a pan Andrzej jest szefem klubu
z Wrocławia. Proszę Państwa, od wczoraj karty medialne III RP grilluje temat rzekomych maili ministra Dworczyka. Metodologia jest no, ta sama co zawsze. Publikacja w sieci zrzutów ekranu, które mają pokazywać tę korespondencję, jaką prowadził minister Dworczyk jako szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, co tam relacjonował premierowi i tak dalej, i tak dalej. No i potem jedziemy z tematem. Dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o te doniesienia, pytany na konferencji prasowej, zwrócił uwagę, że od samego początku on nie komentuje, jak powiedział, działań ze strony Rosji w zakresie ataków cybernetycznych o charakterze dezinformacyjnym i manipulacyjnym. Nie komentuje tych informacji, które pojawiają się w ramach rosyjskich działań, które są prowadzone od wielu miesięcy. Powiedział też, że nie ma wyroków sądów na polityczne zamówienie. Pan chyba pomylił epoki, jeżeli chodzi o rządy, bo tego typu prowokacje to były raczej za poprzedników. Tak mówił Müller, zwracając się do jednego z dziennikarzy zadających mu pytania. Jeżeli komuś się nie podobają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który został wybrany w sposób taki, jak przewiduje Konstytucja, to oczywiście ma prawo krytyki. Natomiast sędziowie Trybunału, podobnie jak sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, decydują o wyrokach samodzielnie. Była gościem... Właśnie, to trzeba będzie zmienić tytuł. To się zmieni. Gościem wiadomości była prezes Julia Przyłębska. No trzeba będzie zmienić tytuł na gościni, no bo jak jest kobieta, no to przecież, prawda? TVP trzeba zlikwidować i zmienić tytuł. Więc prezes Trybunału Konstytucyjnego odniosła się do tych publikacji niektórych mediów, które sugerują, że konsultowała te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z politykami rządzącej koalicji. Powiedziała Julia Przyłębska tak. Nie powinnam odnosić się do maili opublikowanych na serwerze, których zarządzający siedzą na Kremlu. Powtórzę, nigdy z nikim nie omawiałam żadnych wyroków orzeczeń w Trybunale Konstytucyjnym poza naradami sędziowskimi w Trybunale. Tak było zawsze, również gdy orzekałam jako sędzia Sądu Powszechnego. Nie dam się zastraszyć żadnym rosyjskim prowokatorom, którzy próbują zdestabilizować sytuację w Polsce, uderzając w Trybunał Konstytucyjny. Nie uzgadniałam z nikim, nie uzgadniam orzeczeń, nie zlecałam pisania orzeczeń poza Trybunałem. Polska należy do kluczowych sojuszników Ukrainy, kraju napadniętego przez Rosję. To w interesie Rosji, Putina jest destabilizowanie Polski i polega to na tym, że publikuje się historie, którymi próbuje się szantażować organy polskiego państwa. Szef jednej z partii opozycyjnych mówi, że trzeba będzie odspawać prezes Trybunału od jej stołka. Nie, szanowny panie przewodniczący, moja kadencja konstytucyjna trwa 9 lat i nie zamierzam naruszać prawa i brać udziału w wybieraniu sędziów na zapas. Uważam, że uczestniczenie w spektaklu wyreżyserowanym przez Putina i białoruskie służby specjalne dyskredytuje te osoby, które do tego nawiązują. No tak, to wszystko prawda, tylko że, jakby to powiedzieć, bo tam dzisiaj zostały złożone wnioski do prokuratury, że tutaj doszło do naruszenia prawa. Chodzi o te tak zwane rzekome maile Dworczyka i tak dalej. Dowodów żadnych nie ma i nie będzie, tak? Chodzi, no tak jak z tą zabawą. Nieważne, czy tam w ogóle jest ten króliczek. Chodzi o to, żeby go gonić, bo to jest fantastyczne paliwo, sprawa tych rzekomych maili ministra Dworczyka. Tam czy może być wszystko. Tam się da w to włożyć, no, co tylko dusza zapragnie. Co tylko da się wyobrazić. I jest jeszcze jedna rzecz, może przed przerwą zdążymy, o której chciałbym powiedzieć. Właśnie przed przerwą. Dlatego, że jakby to zacząć. Wczoraj gościem wiadomości był pan premier. No i tam pan premier między innymi mówił o Tusku. Spotykamy się w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Ja często rozmawiam z pracownikami. Zdarzają się takie dni, że pracujemy 6-7 razy w tygodniu. Ostatnio dość często. Ciężko trzeba pracować, żeby zaproponować nowe projekty użyć Polakom. Pan Donald Tusk chyba częściej palił cygarka, oglądał Eurosport, pracował 3,5 dnia w tygodniu mniej więcej. Na to są dokumenty, mnóstwo ludzi to potwierdza. Dla Polski trzeba ciężko pracować. Pan Donald Tusk o ciężkiej pracy słyszał chyba tylko ze słyszenia. I dzisiaj do tych słów
premiera Morawieckiego odniosła się Izabela Leszczyna i sympatyczna polityczka Platformy powiedziała coś takiego. Nie warto rozmawiać o tym, że pan premier wpadł w panikę po świetnej i energetycznej konwencji. Po świetnym wystąpieniu Donalda Tuska premier zrozumiał, że od klasy Tuska i decyzyjności Tuska, gdy był premierem, dzielą go lata świetlne. Wpadł w panikę i po prostu stracił klasę. Nie pierwszy raz. Ludzie kochani, no przecież to człowiek musi wypić pół wanny, żeby stracić kontakt z tą rzeczywistością. Już nie mówię o tym, że przy tym samym zakańczaniu to jeszcze zjeść. Co, na czym ona jedzie, ta kobieta? No? Co ona bierze, co jej dają, że ona potrafi no, do tego stopnia nie stykać z rzeczywistością? Naprawdę nie wiem. Koniec pierwszej części. Krótka przerwa i za chwilę widzimy się znowu.